No fucking way, znowu muszę wszystko ogarniać. Aha, no trudno. Przynajmniej wiem, gdzie jest ta jedna wybuchowa skrzynia, nie? Więc będę wiedział, co rozwalić z dystansu. Albo w sumie może jakby on tak podszedł do tej skrzynki, czy jakbym ją zestrzelił, to by zadało mu obrażenia. Jestem ciekaw, ale myślę, że chyba tego nie zrobię, bo zapomnę. Rar. Mogłem wziąć chemikalia, ale tego nie zrobiłem. O mój Boże. I nie schowałem pistoletu. No nic, trudno się mówi. Plup. Dobra. Jak możemy... W sumie mogę chyba tutaj go ganiać wokół tej słomy. Zamiast iścia na górę. Tak, myślę, że to będzie lepszy... Myślę, że to będzie lepsza strategia. Yeah! I'm firing my leg! Kurwa, już mnie tknąłeś! No, ja pier... Spokojnie. Ile mam HP? Jestem na zielonym, to czemu wcześniej tak... O, właśnie. Ta słoma może nas obronić. Będę za nią się krył w ten sposób. Ha! Nie możesz mi nic zrobić! Ah, ha, ha, ha. Sucks to be you! Ja pierdolę! Dobra, Ha, ja mam tarczę, nie możesz wejść w tekstury. Ej, ale to kurde zajebista strategia, czemu wcześniej na nią nie wpadłem? Ha! Kurwa, nie! I musiał mnie do widzenia jeszcze uderzyć. No ja pierdzielę, ale to nic. To była najlepsza walka z tym żygającym gnojem, którą miałem kiedykolwiek. Naboje do strzelby, hell yeah. Oh my god, nawet nie wiecie, jak dobrze mi to poszło. O, siano obrzygane, ale no ja trochę też, ale jednak nie jestem aż tak obrzygany jak to siano. Jestem z siebie dumny. Która godzina? W sumie pomyślmy, nie, jednak jeszcze półtorej godziny. Tak myślałem, żeby zrobić dzisiaj nieco więcej nagrywania let's playa, ale niestety nie dam rady, bo muszę jeszcze zgrać audio do filmiku. Kurwa, otwierasz czy... A, właśnie sobie przypomniałem, że to się od tyłu otwiera. Stałem tutaj trochę. Więc tak, w sumie wymarnuję ammo do tego pistoletu, jak tylko dam radę. Więc no, to co chciałem powiedzieć, nie? Bo jednak będę nagrywał jeszcze do tych 2 godzin, ponieważ mam jeszcze audio do filmiku, do nowego do zrobienia. Będzie to plista! RMFFM. To jest ten kamerzysta, którego widzieliśmy wcześniej. Przyszła kolej na ciebie, 1408. To jest nasz kod. 1408. Ale ja nie będę następny Walduś, ty będziesz. A, już sobie przypominam, co tu będzie teraz. Ale dobra, najpierw... O mój Boże, czemu ta klawiatura musi być taka? 1, 4, 0, 8. Enter. Ach, te stare dźwięki rezydentowe, czyż nie? Go, buddy!
This is a test of skills, so no cheating. That shit you're carrying, get rid of it. Ech. Niech sobie będzie, ja pierdzielę. Mam nadzieję, że później nie będę musiał wszystkiego układać od nowa. Chociaż nie, w sumie mógłbym sterydów teraz użyć. Ile mam HP? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie użyję, mimo tego, że trochę jestem ranny. Bo jednak sterydy to full heal, nie? Nie dość, że wzrasta ci jeszcze HP, to jeszcze i leczy. W sumie nie, dobra nasza, będzie git. Okej, zróbmy to. I zgadnijcie co? Będziemy przechodzić przez ten sam shit, co na kasecie. Walduś, ty chuju, zobaczysz, sequence breakuje twoje zagadki, gnoju. I wsadzę ci tą świeczkę w dupie. W dupę. Nawet nie będziesz wiedział, co cię tak smyra gorącego, a to będzie, kurde... ogień! W sumie jestem pewien, że jakbym musiał to zrobić normalnie, to bym padł, ale... Kiss my ass! Ethan! Language! There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. No ja też nie wiem, czy dzieci są w tym budynku, ale zgadnij co! Może dzieci tego elpa oglądają! To ja powinienem Etana skarcić, nie tego. Nie Waldusia, chociaż on też przeklinał. Głupi skurwysyn, żeby przeklinać w Family Friendly odcinku? To chyba go pojebało. Dobra. Więc tak. Sequence breaking można zrobić taki. Ponieważ ten, znamy już hasło, możemy od razu tam pójść. Chociaż jestem pewien, że normalnie tu zagadkę też możemy zrobić, ale to chyba jej rezultatem byłaby nasza śmierć, więc hej. Nie wiem, nie próbowałem tego zrobić normalnie, nie chce mi się. Ha, widać, że nowe balony umieściłeś od ostatniego razu. Pozwól, że popnę parę. Żeby twój portfel płakał. Jej! No kurde. Nie możesz nim potrząsnąć i zobaczyć, czy coś, czegoś w środku nie ma, no. Przecież to jest guma, można ją rozciąć, rozerwać, ja pierdzielę, to nie jest tytan. Okej. Okay. Happy! Nie jestem happy. Od dawna nie byłem happy. Lozer. Ha, widzisz, dwa razy napisałem twoje imię, Walduś. Dwoma różnymi postaciami. Jej, pobawmy się w piłkę nożną. Wiem, co zrobię. Nie muszę tego robić, jako że znam hasło, ale... Nie muszę tego robić, ale zrobiłem. Ho, babranie się. Brudny teleskop. Ej, w sumie, jak ten teleskop może być brudny? Będąc w kiblu napełnionym wodą, no nie? Chociaż z drugiej strony może woda jest brudna, ale kurwa, no woda to woda. Powinna to spłukać jednak mimo wszystko. Więc no, jako że zrobiliśmy to... to zrobimy jeszcze to. Kurwa, mam zajebiste szwy. Ciekawe, czy można do nich przyczepić magnes. Ja bym przyczepił. Bawiłbym się magnezem, że ja pierdził. Bo jednak wyglądają na coś bardziej metalicznego, więc hej. Świeczka, tak. Co ja, kurde, ja miałem jakiegoś laga mózgu. Myślałem, że coś innego trzeba wsadzić. Ha! Przechytrzyłem cię! Dobra, nieważne. I co? Sam jesteś family friendly? O kurwa, bomba! Dobrze, że wiem, co z nią zrobić.
Szybko! Brama stajna! Otwierać! Ha. Nie potrzebuję żadnych prezentów od ciebie. Ha! Ja mówiłem o i spierdolił. O, paździochowa! I ta, Mariolka! Mia? Nie żadna Mia, tylko Helena. O, i butt plug widzę, że jest. No to kurwa, chodź się bij jak prawdziwy facet. Zobacz, mam strzelbę, mam scyzoryk, mam dwa pistolety. Szkoda, że nie można ten z dwóch jednocześnie korzystać. Jeden do prawej, drugi do lewej i napierdalamy. Kutas, bez jaj. Kutas mu w dupę w las i temu jest taki wkurwiony. Wait. O, to nam się przyda. Możemy już nasz shit wziąć ze sobą. O kurde, zostały nam te przedmioty. Dobra, zajebiście. Ten balon na zawsze będzie mi przypominał, że musiałem się babrać w brudnym kiblu. Jest takie piękne. O, nóż też. Sterydy, to i to. Pomyślmy... Nie, ja ten pistolet jednak zostawię. Wiem, że on ma amunicję, ale... W sumie mógłbym... Nie, bo to jednak chcę, żeby to była czysta gra. Nie chcę dodatkowych broni ze sobą tachać. Chciałbym mieć to magnum, ale niestety, kurwa, nie mam już wystarczająco monet. Chociaż nie wiem, może będzie później jakiś ten, jakaś możliwość tego zdobycia tego jak magnuma, jak nie tego w tej w przyczepie, to może jakiegoś innego, nie wiem. Nie pamiętam totalnie, dobra. Save'nijmy. Które to było to? Kurwa, najlepsze jest to, że Walduś sobie spierdolił z miejsca zdarzenia, zamiast się ze mną napierdalać na gołe klaty. Wait, przypomniało mi się, co tu będzie. Oj, przy okazji jeszcze tego nie wziąłem, no ja pierdzielę. Starożytny butt plug. Dziękuję, Walduś, to na zawsze będzie mi przypominać ciebie. I korbka nam się tu przyda. Gdzie ona jest? Tu. No. Mam nadzieję, że tutaj. Tak, tutaj! No, ponieważ no, tutaj jest taki myk fajny, może niekoniecznie fajny, ale ej, no. Że ten, tutaj tak jakby pułapkę na nas mogło zestawić, zestawili tak jakby, no nie, że... O, myślisz sobie, o, tutaj jest korbka potrzebna, wezmę się, wrócę, wezmę ją, użyję, dobra, dalej już nie będzie potrzebna, to wezmę ją, zostawię, no nie? A tu nie, bo ona będzie nam jeszcze później potrzebna trochę i ten, i podczas wracania się i tak dalej, to respią się przeciwnicy, no nie? I to jest takie, oh my god, trochę wkurzające, ale hej, niezła pułapka, bo ten most jest dość wąski i... Ciężko ich, tych skurwysynów, ominąć. Nie ma co innego zrobić, tylko kurde, zestrzelić im łby. Oni chyba się pojawiają, jak dojdziemy tam, gdzie jest to miejsce, w którym trzeba korbki użyć. Saper myli się tylko raz! Ra! Dobra. Ja jestem nieomylnym saperem, bo wciąż żyję. Co z tego, że mi parę razy bomba na ryj wybuchła. Co ja dostałem? A, amunicję jakoś. Dobra. Ja to czasami szybko zapominam. Mam kłopoty z pamięcią. Jej! Dobra. I tak, tutaj używamy korbki, idziemy dalej. Zresztą wrócę się, by pokazać wam, jak za nami idą. Chociaż, czekaj, na pewno? O, właśnie, widzicie?
No odpierdol się! Przepraszam. Kurwa, biegnij! No. I tak jak bez korbki, jakbyśmy musieli się wracać, to byśmy musieli przez nich przebrnąć. A tak możemy po prostu. Nieważne. Nieważne! Udało mi się! Siusiaki! Więc no. Przypomina mi się, co tutaj będzie. Co w sumie, no, normalne, że powinno mi się przypominać, ponieważ ja to zrobiłem wcześniej. O kurwa, proch strzelniczy, nie mam miejsca. To zaraz zrobię miejsce, dobra. To tak, niepotrzebny shit zabieramy. W sumie... Coraz bliżej pudziana. Dobra, korbka. Naboje do strzelby. Nie. Psychobicze zostawiamy. To tak. Granatnik bierzemy. W sumie połączę ciebie z tobą. I tak, w sumie nie, jak trzy naboje do strzelby, to w sumie czemu miałoby zalegać miejsce? Amunicja pistoletowa czy ulepszona amunicja? Zwykłe ammo też zostawię, bo jednak no zestakowało się i to tylko zabiera nam trochę miejsce, bo teraz nam miejsce się przyda i to mocno. Pociski zapalające. Czy mogę jeszcze zrobić jakieś pociski zapalające? Oto jest pytanie. Nie mam pojęcia w sumie. Chwila. Chemikalia, dobra, jest Marycha. Marycha chyba nie ma, z tego co widzę. Może użyję tego na. Gdzie to jest? Gdzie to? Na paliwo do palnika. O. Co to nam da? Kurwa, nie mogę. Wait. Myślałem, że drugie chemikalia dostałem. Ja pierdzielę, dobra, nieważne. Tak, ponieważ szykuje się nam boss fight, nie? I to może być dość ciężki boss fight, bo raz na nim padłem, ale jako, że teraz wiem, co mam robić, to jestem pewien, że nie padnę. Chwila. Jeszcze zanim zapomnę, tu nam przyda się ta łapa i ten starożytny butt plug. I save nam też się przyda. Ale nam idzie szybko. 51 minuta, a spoko. Myślę, że może uda mi się nawet trochę dalej dojść w porównaniu do tego, co za pierwszym razem przechodziłem. I myślę, że następna sesja może być już ostatnią. Jak ten czas szybko leci. W sumie jakbym nie chciał nagrać tego głosu do filmiku. Helena, mam zawał! Kurwa, nie mogę im odstrzelić łba, no co to za... Gdzie są moje wybory? Zoe? To jest komiczne to, że jak nie masz ze sobą tej ręki, tego butt plug'a, to oni po prostu mówią, idź po nie, nawet nas nie uwalniaj, nie? Ojciec! To Ferdek jeszcze żyje? No kurde, co za gnój! Ja zawsze wiedziałem, że Ferdek to pasożyt, ale żeby aż taki? Marian, ty dziadzie zdziedziały! Szybko! Uwalniaj mnie! Weź surowice. Łosiet. No i się zaczyna. Oh my god. Spójrzcie, kto to wrócił. To nasz najlepszy przyjaciel Ferdek Kiepski. Spójrzcie, jak ma na nas oko. Zawsze miał. Nawet nie jedno, bo masz 8. Chyba. Dobra. To, co trzeba tu robić. Zbierać wszystko
od samego początku, jak tylko walka się zacznie, ponieważ nie będziemy później mieli dostępu do tych miejsc. Za mało miejsca, cholera. No, więc no, brać to, co tylko się da. Ponieważ no, później jak się go pokona, to miejsce się rozwali i nie będziemy mogli mieć tego, nie będziemy mieć jak zebrać tych fantów zajebistych. Szkoda, że nie mam miejsca na amunicję pistoleta. O kurde, tyle tego zostawiam! Z chęcią bym zobaczył, czy mogę coś... O kurwa, ile tych... Czemu nie mogę tej surowicy Czemu... To ona mi tylko zalega miejsce w inwentarzu, no ja pierdzielę. Przy okazji, ja tutaj jak chciałem przychytrzyć Ferdka, no nie, wspinając się w górę, rozwalając go, później zeskakując w dół, ale mnie stun lokował w tym kącie i mnie zapierdzielił raz. Dobra, okej, okay, chodź. Tutaj właśnie granatnik przydaje się całkiem dobrze, ponieważ on zadaje obrażenia tym oczom, no nie? Albo trzeba w nie strzelać. I ten... no, jak widzicie, te oczy się palą i to znaczy, że no, damage'a dostaje, no nie? O, właśnie dostał. Kurwa, zapomniałem, że muszę przeładować. Dobra, masz po mordzie. No, granatnik tu się przydaje i to mocno. Bo jednak tu w tej walce trzeba być celnym, a z celnością w Resident Evil 7 jest dość chujowo czasami. A, dostał w łeb! Bum! I dobra, teraz bierzemy strzelbę i... NAPIERDALAMY! Mam miejsce? Dobra, idę na... Dobra, zanim zacznę napierdalać, wezmę ammo, które tutaj leży. Chcesz się przekonać? Chcesz się przekonać? I am a dangerous motherfucker! You don't even know! Dobra. Dawaj, na górę lecimy. Szkoda, że nie mogę sprawdzić inwentarza, kiedy się wspinam. Lecz się, lecz się, lecz się. A, dobra, nieważne. Trochę oberwałem, ale to nic. Dobra. Jest! Kurwa. Kurwa, dużo amunicji mam, ja pierdzielę! Niech to, zjebałem. Ale mam coraz mniej przedmiotów leczących, więc ha. Wyrównane. Jeżeli tu padnę, to się pokaż kość ogonową, Ferdek! Dobra, teraz max skupienia. Gdzie on jeszcze oko ma? Kurwa, jaki ty masz hitbox duży! No ja pierdolę! Wow, nie mam już healów! Nie mam healów! Dobra, może stara taktyka zadziała. Chwila. Pokad dupę, pokad dupę. Jeszcze jedno oko mu zostało, jestem tego pewien. Zeskakujemy. A jeszcze drugie widzę na siusiaku. Chwila. Pokaż dupę. O kurwa, I'm firing my laser! Powinienem przeładować. Kurwa, steski jebane! Nie, dobra, jak on będzie odpalał laser.
Myślę, że damy radę. Jeżeli nie zrobi niczego innego. Kurwa, trzy oczy ma. Dobra, trzeba teraz iść na górę. Gdzie drabina? Tam drabina. I teraz na dół. Kurwa! Napięcie! Dobra, jedno kokoro, euro, spoko! Piłka leci, hel, wysoko! Chyba dwa mu zostały. Okej, 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 okej. Na dół, na dół, na dół, na dół! Ethan, ty idioto! Czemu musisz być taki powolny do chuja? Paścioch! Dobra, użyj lasera, bo na niego mam... Nie, oczywiście, że nie użyjesz. Ha! Spróbuj! Nie powinienem był tego mówić chyba. By the way, wiedzieliście, że tutaj HP się regeneruje trochę? Dobra, już chyba będzie po mnie. Może jakimś cudem? O! Złaś! Dobra, jeszcze jest oko na jego ramieniu. To chyba ostatnie. Jeżeli go ustrzelimy, to uda nam się. Czyżby! 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 Gdzie jeszcze ty masz oko? Na siusiaku ma! Zapomniałem! Ostatnie miejsce, do którego mógłbym zajrzeć. Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? O, tu. Czyżby! 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 Jest! Udało nam się! Oh my god! Nie małem, nie miałem żadnych chili! Nie, czekaj! Jeszcze żyjesz? Kurwo pierdolo! Czekaj! Nie, no na oskryptowanym gównie mnie zajebał! Nie! Nie! Nienawidzę cię, Ferdek. Mam nadzieję, że kurwa zginiesz raz a dobrze. Nie mogę powiedzieć, bo spoilery, ale hej. No i kurwa od nowa muszę wszystko robić. Dziękuję bardzo!